Jodłowiec będzie w rundzie wiosennej występował w klubie ze stolicy. Komisja Ligi Piłkarskiej Spółki Ekstraklasa wydała opinię, na mocy której transfer Jodłowca ze Śląska do Legii jest ważny. Władze Mistrzów Polski miały 3 dni na ewentualne zgłoszenie swoich zastrzeżeń. Z tego jednak zrezygnowały, podkreślając, że kierowały się w podejmowaniu decyzji dobrem piłkarza. Oznacza to, że w najbliższym czasie Śląsk wyda dokumenty, a Legia bez przeszkód będzie mogła zgłosić Jodłowca do rozgrywek. Sprawa Jodłowca była na ustach całej piłkarskiej Polski. Prawa do karty zawodnika miał biznesmen Józef Wojciechowski, który prowadził rozmowy w sprawie jego transferu. Tymczasem w umowie między Śląskiem a Wojciechowskim były pewne ograniczenia, które zdaniem władz Mistrzów Polski nie pozwalały na odejście zawodnika do Legii już teraz. Dlatego Śląsk wystąpił z oficjalnym pismem w tej sprawie do Polskiego Związku Piłki Nożnej, a sprawą zajęła się właśnie Komisja Ligi Ekstraklasy.